Cześć kochani, z tej strony Adamek i zapraszam na kolejny odcinek z Farming Simulator. Farming Simulator 2015. Ze mną jest Lucek, siemanko Lucek. No cześć, siemanko, jestem Lucek. A dzisiaj pokażę wam, jak się buduje mosty. Będziemy budować mosty i w ogóle mam w ciul dużo modów, przez co Luckowi bardzo ciężko było dołączyć do gry. I miał dużo problemów z modami, ale w końcu się udało. Gra się niesamowicie mu laguje, ale w sumie mi to nie przeszkadza, bo to gdzieś ja stawiam serwer, więc mi chodzi płynnie. Mamo, ja cię proszę. I w ogóle Lucek jest zielony pod względem tego, jak się buduje mosty, a poza tym mam wciul modów i w ogóle nic nie rozumiem, o co tu chodzi. I mam bardzo prostą mapę. A nie tak jak żywy kazał ci rozpakować, a nie trzeba było. Zaraz się spakuję i stąd pojadę z tej twojej farmy. Pokaż mi, jak budować ale mosty. Jakby wyście słyszeli, to co on tu gadał, co on tu robił 5 minut temu na tej farmie, to byś oszalał. No ja miałem to nagrać, nie? Ja miałem to nagrać. No. Dobra, ale słuchajcie, przechodzimy do sedna sprawy. Tak jak Lucek w mojej roli odejdzie ode mnie. Lucek już stracił, co będziemy dzisiaj robić? A mianowicie dzisiaj sobie zrobimy most do tej oto pięknej wysepki. No bo tak, no bo każdy musi mieć jakiś swój kocik na mapie, nie? Prawda, Lucek? Nawet i ty. Czy to ma być nasza górka miłości? Bo ja nie rozumiem, po co miałbyś budować tu w innym celu most. Ale nie dosłownie miałeś tak mówić. To jeszcze nie teraz mieliśmy to zdradzać naszym widzom. Czekaj, no. Bo chyba jest kilku ludzków. Nie, słuchaj. Ja ci powiem, prawdziwy ludzek jest tylko jeden. Powiedz mi, w jakim celu budujesz tutaj most? Bo to jest... Już mogę powiedzieć? Tak, tak. No bo wiesz, no każdy ma na swojej farmie jakieś te miejsce takie rozpoznawalne, tak? Gdzie zawsze lubi przebywać i tak dalej, i tak dalej. I to ta wysepka właśnie to będzie moja wysepka, tam będę sobie spędzał czas, tam będę sobie hajs liczył. I tak dalej, i tak dalej. A ja myślałem, że ty chcesz zbudować most, żeby wjechać tam Scorpion Kingiem i ściąć to jedno drzewo, którego się nie da zresztą ściąć Scorpion Kingiem. Nie. Dobra, koniec, dawaj, budujemy ten most. I słuchajcie, bo Lucek już nie musi się czekać, jak ten most dzisiaj zbudujemy. I to będzie taki eksperyment, że to będzie tak prosta sprawa, że nawet Lucek. Że nawet się może nie udać. Dawaj. Panie, to się uda. Spokojnie, ale spokojnie, wytłumacz to nie jest taki prosty proces. Zaraz wezmę ciągnik. Wytłumacz mi, o co chodzi. Słuchaj, no chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, chodzi o to, żeby zrobić tu most, po to, by móc przejść na drugą stronę, a nie trzeba było albo przeskakiwać, no albo się topić, no, żeby przejść na drugą stronę. Dobra, to już wiemy. Teraz powiedz mi, jak go zrobić i z czego? Teraz zrobimy tak, słuchaj, ale spokojnie. Ja teraz przejdę sobie do sklepu, do kategorii modyfikacji i tam sobie wypożyczę taką przyczepę do transportu drewna. I oczywiście moc będzie drewna, no bo tutaj z betonu nie wylejemy, no to jest akurat wiadome. I tak, wypożyczymy sobie ten transporter, weźmiemy, zetniemy jedno drzewo. Ale czemu ci ciągle do mnie podchodzisz? Ja się stresuję w ten sposób. No mów, zetniemy jedno drzewo. Które to? Te ładne takie chcesz ciągnąć. Nie, pojedziemy do lasa, zetniemy jedno drzewo, taki w miarę prosty kawałek, tak odpowiednią odległość utniemy, no i położymy tutaj. Ta-dam! Dobra, już? Piszę się na to. Czemu nie mogę się ruszać? Jak nie możesz? No do góry myszką musisz. Ej, nie mogę. Muszę mieć ciągnik podpięty. Dobra, no weź właśnie, ten. Ja biegnę po ciągnika. Ty tam siedź. Nic nie wiem, to będzie najlepsze. Ja myślałem, że to będzie most zbudowany z desek, jakiś taki konkretny. To miała być modyfikacja, która naprawdę zrobi furorę na YouTubie. Ale to będzie furora. Bo to będzie w adamkowym stylu, rozumiesz? Jeszcze nigdy zrobił nigdy mostu. Fakt, że to jest taka... Jedź. Weź, opuść ten pytak. Ja cię proszę, opuść ten pytak. Ale tak jest fajnie.
Ale to jest za niebezpieczne, ale teraz czekaj, gdzie my pojedziemy, do jakiego lasu? Kurde, dookoła są lasy, a ten nie wie, do którego się wybrać. Kurde! No właśnie, to jest... Ty chcesz taką dosyć sporą kłodę władować, nie? Mhm. Albo ona ale będzie, ona będzie jakoś pocięta, ona przecież będzie jeździć, ruszać się. Ale gdzie? Nie, no na boki, jak ją porzucisz. Jak ten transporter ją rzucisz, to ona nie będzie nigdzie uciekać. Nie, chodzi mi o to, jak ją już tam wylądujesz na tym, w odpowiednim miejscu. Nie, ona się nie będzie ruszać. Poważnie? Dobra, które się znamy, to nie? Jeszcze nie kupiłeś? No mam nie, najpierw musimy wybrać, no to jest za niebezpieczne, że mnie pociachasz i co? No to kup sobie tylko, ja już załaduję. Ale nie można tylko sobie. Nie macie gejstu. Dobra, dobra, kupuję piłę i szybko ścinam, bo uwaga, to będzie najniebezpieczniejszy moment w tym odcinku, uwaga. Dawaj. Tylko którą teraz? Weź tą czarną, ona jest najfajniejsza. Kupiłem czerwoną. Czarno-czerwoną. Tutaj, to... te drzewo ścinaj. Które? To drzewo tutaj. To? No. Jesteś tego pewien? Wskazujesz mi? Tak, suprącar. O Boże, dobra, zaraz sam. Seks piłą. O mama, ja się aż boję, co z tego wyjdzie. Ale ja tnę, nie tnij. Gdzie ty jesteś? No ja jestem tu, tnij już. No tnę. Nie wiem, czy dobrze, ale jakoś tak musimy sobie poradzić. Dobra, poradzimy. O, okej. Okay. Leci, panie. Zobacz, jakiego pniaka widziałeś? Zostawiłeś. No to wyrwij go teraz. No jak nie masz maszyny odpowiedniej. Jak ty możesz wyrwać ponoć? Jak to? Nie da rady. Lucek sobie nie poradzi? Nie. Oj, jak Lucek sobie już nie poradzi... Tnij te gałęzie. To ja nie wiem. Jaka nam tu, ilu metrowa nam wystarczy? Tak właśnie nie wiem, tak... Tak z tyle? No w razie czego możemy pociąć jeszcze, nie? Weźmiemy tyle. Kurde, za daleko jestem jeszcze. Ale możesz wyciągnąć ten. No tak, już się jeszcze wyciąga, zapomniałem. A czy myślałem, że w tym się nie wyciąga, wiesz? O skór. A skubany widziałeś? Broni się. Walczy. To ty jeszcze nie widziałeś ten, jak ja się z Alokiem męczyłem z Rębakiem. To nie potrafiliście wsadzić? Tak. Jak, ale ja tam wymyśliłem tak, że człowieku, że wyszło, nie? To do ciebie czy do mnie? Ale co do ciebie czy do mnie? Aha, bo ja mam telefon obok słuchawek jakoś. Leć do tyłu, mały. Dobra. Załatwione, sorry. W porządku, tylko ja nie wiem teraz jak mnie to... Normalnie, ja będę trzymał... Czekaj, jeszcze tylko wezmę trochę... A może bliżej trochę, co? Żeby... O, tak. Ale ten ciągnik głośno chodzi. No nie? To nie jest, co za paliwo mu tam wlałeś. Jakiś rocket fuel. Dobra, jedź. Turbo, panie, turbo. Jedziemy na pewno? Można jechać, no. To a tego gałęzia tu tak zostawisz? Do Rębaka no go. No nie, no to coś musisz na turze zabrać, coś musisz zostawić, nie? No to... No dobra. Chyba, że chcesz się Rębakiem bawić, no to... To zostawimy na turze pieniądze. No, czemu nie? Ja tam bogaty jestem. Ja widzę, że tutaj dość długo zostają ślady, albo nie, one po prostu są takie białe. O, to już tutaj? Tak. No. Dobra, jak to załatwimy właściwie? No to jest właśnie teraz ten punkt kulminacyjny. Chyba ty, programu. Wiesz co, nie, inaczej, tyłem najlepiej wjechać. Ja tym wysięgnikiem, tak, wjedź tutaj tyłem. Tak tutaj? No prawie, że... Tak tylko pchniesz. Dobra, dobra, to jedziemy. No nie chcę, żeby skończył w wodzie ten pniak wielki. Ale czy... to na tym wysięgniku myślę, że da radę to położyć tak w miarę okej. Okay. Tylko czekaj, bo ja tak średnio widzę tutaj z tej perspektywy, weź sobie gdzie kokpitu, by tak było lepiej. Z kokpitu. Nie, jest okej, okay, jest okej, okay, jest teraz okej. Okay. Tak. No, jeszcze dalej, tak? dalej. Stój. Dobra, stój, stop. Do przodu, ciągnij. O. Poczekaj. Nie ruszaj się. Czekaj, jak mi to widzowie powiedzieli. O, teraz mam teraz łączyć.
cztery koła, czekaj, bo tu mi widzowie, ja mam takich super widzów, że mi podpowiadają, jak tutaj się radzi w trudnych sytuacjach. Tutaj jest możliwy napęd na cztery koła w tej modyfikacji ponoć nawet. To dobrze, dawaj. Shift i cztery, tak? No, ujrzymy. Dobra, no już za daleko. Ty! Ale ruszył. Dobra, do tyłu. Ale... Mam jechać? Do tyłu i powoli, bardzo powolutku. Włącz sobie tempomat na jeden i do tyłu. Tempomat na jeden. Doczekaj, to potrwa jakieś 10 minut. Aha, ale nie można do tyłu ustawić tempomatu chyba. Oczywiście, że nie można. A to mnie podpuszczał. A to ci Lucek, no. A to ci Lucek. Stop. Mam podjechać jeszcze? Stop. No ja chcę widzieć, jak ty to teraz... Oj, ja się zablokuję. Jak ty to teraz robisz, no? To chyba nie będzie taka prosta sprawa, jak to tak myślałem. Tym bardziej, że ta kłoda jest bardzo krótka. Za krótka? Myślałem właśnie, że za długo będzie. Nie, zobacz. Czy o, nie, panie. Czy dobra? Ale powinno być. Tak na ja inaczej oko. Nie mogę tutaj ustawić, bo już mam do końca wysunięty. To ja spróbuję jeszcze do tyłu trochę podjechać, tak żebyś koła prawie dotykały tej rzeczki, to może wtedy dasz radę. Spróbuj. O, czemu nie mogę wziąć? No teraz. Ale akcja. No to normalnie nawet dobra. W tych wyścigach nie ma takich emocji jak tutaj. Dobra, czekaj. Ale ty nie masz tej kłody zatopić. Nie, ona nie jest zatopiona, ale inaczej się nie da. Czekaj. A tu może na lewo bardziej, patrz, tutaj Lucek. Nie mogę. Tu jest więcej miejsca. Tu widzisz? To tak, czekaj, może próbuję, tu ale mi się to wszystko buja, nie? To czekaj. Czekaj, nie, jest okej, nie rusza nic. Patrz. Ale to byśmy się podnieść nic, całkiem. Nic, ja wszystko rozumiem. A spróbuj przekręcić tym chwytakiem, tak? Wąż ściskami i w lewo. Czego do góry podnieś pierw tego kłodę. Czekaj. Tego kłodę. Panie, co ty robisz tym moim ciągnikiem? No jak się... Tu każdy ruch... Nie, ty uciekasz! Za nie, małe stój, gówno jest, jedź stój, do przodu! Stój! Napęd na cztery włącz. Rozpory, szybko złóż! Na cztery włącz napęd. Na pewno cztery jedziemy. Panie, dobra, w sumie. Ej, panie. Nie, dobra, jest okej. Okay. Stój tak. Znaczy... Jest okej, okay, pół przyczepę mam zatopiony, jest okej. Okay. Jest naprawdę okej. Okay. No teraz to już musisz to ułożyć, no. Aż się popatrzę z góry. Chodź na ciągnika. Okay, to będzie teraz... istnie w ludzkim stylu. O skur... Ojej. Ten się męczy z tą kłodą, nie? Jak ten się męczy. No człowiek, to nie jest taka łatwa sprawa. Ja myślałem, że to będzie jakieś zbudowane z czegoś, bo ty mówisz, jak masz milion takich modów, to cholera wie, co tam ja w tych modach jeszcze jest. Ja 20 modów. Tak, milion 3000. Jeszcze nawet nie miał ich do porządku wsadzić do folderu. No Jezu, ja nigdy się modami nie... O, czekaj. Kurde, czemu dmuchałeś? Może mam to zrobić? Nie, już kończę. No to ja sobie pójdę przejść na prawo i na lewo. Właśnie. Dobra, skończyłem. Już skończyłeś? Skończyłem. Aha. I to już? Tak. Jak ale chcesz, pani... możesz sobie poprawić, proszę bardzo. Pan, ja tutaj sobie nogi moczę. Jak to tak? Czekaj, kurwa, będziesz narzekał, to zobacz, co zrobię. Nie tnij mi tego, nie, dobra, ja to zrobię teraz. Patrz. Patrz. Ja teraz tu wezmę, zrobię ci lepszy most, czekaj. Nie ścinaj mi tego. Nie. Panie, tu muszę wejść jakoś. No i zobaczymy. Tak? Spróbuj złapać za koniec, jeszcze możesz dalej wysięgnik wysunąć, wiesz? O, właśnie. Okay. I spróbuj ten koniec tylko poprawić i będzie gites. Ale akcja, aha, no, kuźma. Takie proste niby się wydaje, nie? A? Ja jestem ciekawy, jak ty wyciągniesz tą przyczepę stąd.
Ekstra, ekstra. Świetnie, świetnie. Tak, tak, jak teraz, puszczaj. Jest idealnie. Puszczaj, 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 mówię ci. Lepiej nie będzie, nie poprawiaj. Puszczaj już. Puszczaj, bo się spieprzy. Świetnie, widziałeś? Idealnie. Widziałeś, jak to zrobiłem? I stopki będą w powietrzu. Dobra, to wjeżdżamy ciągnikiem. To teraz sprawdzimy, czy można pod tym ciągnikiem jeździć. Nie, ty zostaw tego ciągnika. Ty zostaw mi tego ciągnika lepiej. Muszę podpory schować. Ale słuchaj, bo teraz musimy jeszcze to kogoś wyciągnąć. To idę po holownik. No to idź. No masz? Nie. Paczek mi stanął. Yeah. To jest podsumowanie całej tej sytuacji. Patrz, jakiego wielkiego taki głupi most, a ile to przyjemności mógł sprawić. Zobacz. Yeah. Muszę uważać, żeby ci tutaj go gdzieś nie uszkodzić po drodze. Spoko, nie wytrzymały. Mówisz, że wiele dziewczyn zaspokoiły. Dziewczyn może nie. A to chłopaków jednak? Zostaw mi to, nie. Ja nie chcę go znać, nie. Nie! Nie, no bardzo fajny most zbudowaliśmy. Prawdę mówiąc, spodziewałem się czegoś bardziej zaawansowanego. Ale, no, ale właśnie wyszło jak wyszło. Już tutaj, wiesz, czasami prosta konstrukcja jest najlepsza, nie? Czasami nie trzeba dużo kombinować. Dobra, dziękujemy Holland. Tak, jak New Holland. Dziękujemy wam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Na razie. Pa, pa.